Dzisiaj Wielki Piątek. W kościołach wszystkich na całym świecie jest czytana Ewangelia o męce śmierci i śmierci Jezusa Chrystusa. Wczoraj, w czwartek, Wielki Czwartek, obchodziliśmy pamiątkę ustanowienia Najświętszej Eucharystii. Był piękny obrzęd mandatum, a więc umywania nóg, który wyraża pokorę oraz służbę Jezusa Chrystusa i który jest też, wskazuje na to, co, czym, jak, jakie my powinniśmy prowadzić życie, czyli wskazuje na to, by służyć innym, by naśladować Chrystusa również, przede wszystkim w tej kwestii, bo tak jak On sam powiedział o sobie, że On nie przyszedł panować, On przyszedł służyć nam. I my też w pokorze, Kościół w pokorze wskazuje na służbę jako pewną drogę do osiągnięcia zbawienia też. Dzisiaj Wielki Piątek, kontynuacja jakby Wielkiego Czwartku, a więc tego obrzędu mandatum, ale też Eucharystii. Jest to tak jakby te trzy dni, to jest jedna wielka Eucharystia, tak naprawdę jedno wielkie święto, które kończy się dopiero rankiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. I dzisiaj odczytywana ta Ewangelia o śmierci Jezusa. I właśnie ten obrzęd również oddania czci krzyżowi może zaskakiwać tych, którzy może rzadko przebywają na takiej uroczystości, bywają na takiej uroczystości, albo trochę też chcą ominąć krzyż ze swojego życia, bo tak się wydaje, że chrześcijanie ten krzyż dźwigają zdecydowanie cięższy niż ci, którzy w ogóle w niego nie wierzą, ale prawda jest też taka, że chrześcijanie dzięki wierze w Chrystusa mają pomoc, mają ratunek w tym, że obok nich idzie Chrystus, bo można iść bez Chrystusa, ale wtedy ten krzyż jest nie do zniesienia, natomiast można iść z Chrystusem i wtedy ten krzyż staje się lżejszy, staje się łatwiejszy do zniesienia, bo Chrystus do mnie mówi w Ewangeliach czytanych na każdą niedzielę. Mówi do mnie przez osoby, które spotykam. Więc ten krzyż jest zdecydowanie łatwiejszy do zniesienia i prościej go można donieść do celu, do tego, by na nim oddać życie właśnie. Bo tym celem jest właśnie tak, jak dzisiaj ta Ewangelia wskazuje, życie po śmierci, a więc życie wieczne. To, co będziemy świętować za dwa dni, a tak naprawdę to, co będziemy świętować jutro, Wigilię Paschalną. Bo dla chrześcijanina to życie nie kończy się śmiercią, nie kończy się śmiercią na krzyżu, ale chrześcijanin zawsze ma w zanadrzu, jakby w pamięci to, że jest zmartwychwstanie, jest nadzieja życia wiecznego, jest nadzieja radości zmartwychwstania. I ja tej radości chcę Wam wszystkim życzyć. Do zobaczenia. Z Bogiem.